Zielonogórski Deptak od poniedziałku oddany we władanie tancerzom ludowym. Folklor przejmuje dowodzenie, a wraz z nim kierpce, kamizele, kolorowe spódnice i wszystko, co mamy okazję zobaczyć raz w roku podczas Festiwalu Folkloru. Odwiedzi nas zespół z Albanii. To jest ten zespół, o którym mówiliśmy, że to uczniowie szkoły baletowej. Odwiedzi nas zespół z Turcji, z Istambułu. Odwiedzi nas zespół z Węgier, który ma znakomite, też fabularyzowane programy. A oprócz tego Rumunia, Słowacja, Grecja i dwa zespoły z Polski. W festiwalowym nastroju nie tylko pod sceną, ale na całym folkojarmarku, gdzie nie zabraknie ludowych atrakcji. Zabawy i gry ludowe, animacje z zaproszonymi gośćmi, z zespołami, do tego warsztaty dla naszych najmłodszych. Wystawcy, nasi rękodzielnicy będą prezentować swoje wyroby, między innymi będziemy mieli tkaniny artystyczne. Plac przy Bachusie to nie jedyne miejsce, gdzie zażyjemy folkloru i z gracją pokłonimy się tradycji. Codziennie o godzinie 19 koncerty przeglądowe w Lubuskim Teatrze. Rozpoczynamy również w poniedziałek, 3 dni festiwalowe. W poniedziałek już gorąco zapraszam wszystkich miłośników folkloru Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca. Nasz rodzimy zespół pokaże nowy program w nowych strojach. To będzie premiera programu opartego na folklorze regionu spiskiego Wkupywanie do kawalerów. Festiwal folkloru zamknie galowy koncert w Zielonogórskim Amfiteatrze 29 sierpnia.